Witam Państwa serdecznie po bardzo długiej przerwie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Jak wszyscy pewnie zauważyli, mówię dużo wolniej niż wcześniej i dbam o dykcję. Wszystko w wyniku pandemii, która ciągle trwa i miejmy nadzieję, że minie. Proszę Państwa, no z przyczyn oczywistych nie nagrywaliśmy niczego przez bardzo długie tygodnie. Ja się w zasadzie nie ruszałem z domu i chętnie bym tego nie zmieniał, dlatego że wbrew tym wszystkim opiniom, histeriom i głosom, które się słyszy zarówno od ludzi, którzy uważają, że pandemia jest, jak i od tych, którzy uważają, że pandemii nie ma, ja jestem bardzo ostrożny i reaguję fizjologicznie na ideologię. To znaczy dzisiaj wsiadłem do pociągu, żeby tu przyjechać po raz pierwszy od wielu tygodni i od razu zacząłem kichać i od razu mnie tu zaczęło boleć. Więc świadom, że mój organizm reaguje w ten sposób na propagandę, lepiej naprawdę będzie, jak nie będziemy przesadzać. Siedzę sobie w biurze, nikogo nie przyjmuję i bronię się rękami i nogami przed tym, żeby nikt mnie nie odwiedzał. Mam dużo roboty, bo porobiłem wielkie plany na ten rok, których na pewno nie wypełnię, to już wiem dzisiaj, bo się jeden projekt bardzo przeciągnął. Natomiast jeżeli uda mi się i tak zrobić tę mniejszą, skróconą wersję, to i tak będzie nieźle. To i tak będzie nieźle. Więc no, nowości już zapowiadałem. Postaram się, żeby ciekawe książki, zapomniane, rzadkie i w zasadzie nieistniejące w świadomości, a wydane gdzieś tam kiedyś na rynek, trafiły do naszej księgarni. Chciałbym też od czasu do czasu, tak jak to zrobiłem wczoraj, wstawiać jakiś produkt antykwaryczny, który uważam za ważny i on nie będzie tani, dlatego że ja, proszę Państwa, koniec ze sprzedażą książek poniżej ich wartości. To jest, obejrzałem sobie oferty, to jest po prostu niemożliwe. Obejrzałem oferty wydawnictw uniwersyteckich, przyjrzałem się cenom, przyjrzałem się rabatom, zobaczyłem, co oferuje Allegro. I naprawdę nasza oferta jest bardzo przyzwoita, to znaczy cenowo. Ja oddalam wszystkie uwagi i zarzuty dotyczące wysokości cen naszych książek. To jest, proszę Państwa, tyle, ile kosztuje nas wydanie tego wszystkiego. Nie staram się, jak Państwo wiecie, iść na łatwiznę nigdy, tak? Nie staram się iść na łatwiznę, bo nie ma to sensu. To znaczy nie wydaję książek w czarno-białych okładkach. Wydaję co prawda w miękkich, dlatego że okoliczności mnie do tego zmusiły. Ale jeżeli już chcę wydać coś w miękkich, to staram się, żeby to było naprawdę dużej klasy. Tak? Żeby tak jak będzie ze Świętym Ludwikiem, że okładka będzie broszurowa, ale będzie z satyną i złotem, żeby było widać, że ta książka jest ważna. Więc proszę Państwa, te książki są dobre pod względem treści i edytorsko w zasadzie bez zarzutu. Oddalam zarzuty dotyczące korekty. Po przygodach związanych z książką Szymona od razu powiem, bo to powinno być powiedziane. Proszę Państwa, ja słyszę ciągle jakieś zarzuty pod adresem korekty i ciągle zgłasza się ktoś, kto mówi, że on zrobi tę korektę lepiej. I ja temu komuś wierzę, daję mu książkę do korekty, ona przychodzi tę korektę, dostajemy. Ja tego nie kontroluję, bo w przypadku Szymona to akurat Szymon pilnuje swoich błędów w swojej książce. I rzeczywiście korekta jest świetnie zrobiona i błędy są wyłapane, po czym nie mija miesiąc i zjawia się kolejna osoba, która wyszukuje kolejną porcję błędów i mówi, że ona zrobi tę korektę jeszcze lepiej. I tak, proszę Państwa, można w nieskończoność. Ja myślę, że jestem jedynym wydawcą, co do którego stosowane są tak wyśrubowane kryteria, jeżeli idzie o tekst. Nie przypuszczam, żeby jakikolwiek inny wydawca musiał wysłuchiwać tylu uwag dotyczących literówek, ile wysłuchuję ja. I nie przypuszczam, żeby jakikolwiek inny wydawca musiał odbierać tyle maili związanych z literówkami w jego książkach, ile odbieram ja. Ja oczywiście Państwu bardzo serdecznie dziękuję i cieszę się, że wszyscy się starają i chcą dobrze. Natomiast musicie mieć Państwo świadomość, że ta droga nie ma końca.
To jest droga do wielkiego nigdzie, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto znajdzie jeszcze parę literówek i uzna, że jest jeszcze lepszy. Po czym zabierze się za tą korektę, poprawi to, co zauważy, a nie zauważy czego innego i dalej będą te błędy. No to tyle, jeżeli idzie o sprawy techniczne. Proszę Państwa, chciałem powiedzieć słowo o doktrynerstwie edytorskim. Takie pojęcie wczoraj ukułem, ponieważ książka o Ludwiku Świętym Jacques'a Le Goffa miała iść do druku, ale nie poszła, dlatego że chcieliśmy to wydać w dwóch tomach, ale rodzina i wydawca się temu sprzeciwili. Nie wiemy, jak to wyjdzie, musimy się trzymać litery umowy, jaką zawarliśmy. Książka jest zapłacona, prawa kupione, więc na pewno się ukaże. Ja bym wolał to wydać w dwóch tomach, natomiast no czekamy na decyzję spadkobierców, czego oni sobie zażyczą. Bardzo gorąco przekonywaliśmy ich, że lepiej, żeby to wyszło w dwóch tomach. Natomiast są pewne doktryny edytorskie, tak samo jak są doktryny konserwatorskie. To jest prawdziwy obłęd. Ja coś już o tym wspominałem, nadmieniałem, ale jeszcze pewnie będę pisał. Doktryny edytorskie, proszę Państwa, we Francji, to jest doktryna edytorska francuska polega na tym, ja się już wcześniej z tym spotkałem u ludzi, którzy we Francji byli i albo z Francji przyjechali, że trzeba wydawać livre de poche, tak? Książkę do kieszeni. Proszę Państwa, książka o Ludwiku Świętym wydana w takim formacie, w miękkiej broszurowej oprawie, liczy sobie ponad 1300 stron. Nie ma takiej kieszeni, do której ona się zmieści. Więc to jest pierwsza kompromitacja. Druga kompromitacja to czcionka. Michał mi tu podsuwa książkę, żebym dla przykładu pokazał. Ta ma 802 strony, tak? 802 strony, a tamta ma ponad 1300 i jest w mniejszym formacie. No więc jeżeli ktoś to przeczyta, no to ja mu stawiam skrzynkę szampana, tak? Ale musi będzie w przerwach chował to do kieszeni po prostu. Chyba na plecach albo na brzuchu, jak kangur. Więc to są w mojej ocenie no takie lapsusy, żeby nie powiedzieć gorzej, które no oczywiście wydawca może się karmić takim złudzeniem, że on wyda książkę w broszurowej oprawie, ta książka będzie służyła do jednorazowego przeczytania, a potem czytelnik ją wyrzuci albo zostawi w metrze i sobie kupi drugą i będzie ruch w interesie. Być może we Francji to działa, natomiast w Polsce nie działa, bo specyfika rynku jest inna. Ludzie w Polsce książki gromadzą. Rzadko je wyrzucają, a jak już ktoś wyrzuca księgozbiór, tak jak to było na jesieni z księgozbiorem pewnego powstańca warszawskiego, to się robi afera medialna, tak? Z tego tytułu. Książki czytają ludzie w średnim wieku i starsi, którzy noszą okulary. Ja jestem jedną z nielicznych osób w średnim wieku, która okularów jeszcze nie nosi, ale jeszcze roki zacznę, bo już nie widzę tego, co widziałem rok temu. I już nie widzę cząsteczek dwutlenku węgla w powietrzu, jak Greta Thunberg. Już nie widzę unerwienia na liściach lipy na wysokości 30 metrów, jak kiedyś widziałem. Więc no, czasy się zmieniają. Te książki muszą mieć odpowiedni format i one muszą być łatwe do przeczytania. Łatwe do przeczytania to nie znaczy małe, brzydkie i pozbawione jakichkolwiek walorów technicznych, tak? Bo to też o to chodzi. Ja się bardzo zdenerwowałem tą sytuacją, dlatego o tym mówię. Mam nadzieję, że wszystko skończy się dobrze. Proszę Państwa, że też nikt nie stosuje podobnych kryteriów w odniesieniu do samochodów albo rowerów, tak? Oderwijmy wszystkie niepotrzebne rzeczy z auta, przemalujmy go na szaro, urwijmy wszystko, co się da od roweru, tak? I potem spróbujmy to sprzedać, bo to taki atrakcyjny produkt i jest łatwiejszy w obsłudze. To jest na tej zasadzie. Ja nie wiem, dlaczego ludzie się w ten sposób znęcają nad książką, ale naprawdę to nie jest znęcanie się nad książką. Oni się w ten sposób znęcają nad czytelnikami. Gorsze jest tylko to, jak historycy sztuki wydają swoje książki bez żadnej grafiki na okładce. To jest moim zdaniem mistrzostwo świata. Powinni sobie zdjęcie przy tym zrobić wszyscy, grupowe. Nie wiem, jak można, zajmując się działalnością gospodarczą, no bo do tego jest wydawnictwo, tak, że prowadzi działalność gospodarczą, tak nie dbać o produkt i traktować go tak źle. No ale za tym stoi właśnie jakaś doktryna. I ona jest bynajmniej nie płytka, proszę Państwa. To jest głęboka doktryna wymierzona w czytelnika. Tak? To jest, sprzedaje się pewne złudzenie, które wiadomo czemu służy. No, dewastacji emocji jak zwykle, prawda, bo do tego służą złudzenia i unieważnianiu treści.
przy zachowaniu takiej hagady, że to wszystko po to, żeby było łatwiej dostępne. Jeżeli coś jest łatwo dostępne, to jest lekceważone, to jest prosta sprawa. I nie dotyczy to tylko książek. No więc tak, czekamy. A ja się mozolę z różnymi projektami, które pewnie się pojawią latem albo wczesną jesienią. A na razie, proszę Państwa, mamy to, co mamy. Ja za chwilę tutaj zacznę swoje pogaduchy o tytułach, które się ukazały od marca do dzisiaj, a potem już mam nadzieję za 2 tygodnie znowu tu przyjadę, jak nie dostanę kataru i się nie wystraszę, albo mnie propaganda telewizyjna nie zabije, nie położy do łóżka, gdzie mnie będą leczyć jakimś placebo, żebym wstał, to widzimy się tutaj za 2 tygodnie i znowu coś opowiem o innych książkach, także nie swoich. Także bardzo dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do widzenia.